do naszego mobilnego studia Onet Rano. Zapraszam teraz. To jest plaża. Byłaś? Na Siankach nie byłaś? Moja rodzinna plaża. To jest plaża. Dziękuję. Dzień dobry. I dotarł Jerzy Owsiak. Dotarł do naszego mobilnego studia Onet Rano. Jedziemy i rozmawiamy o tym, no właśnie, o tym, co dzisiaj. Powiecie dzisiaj, co, jaki sprzęt kupicie za uzbierane w ostatnim finale pieniądze. To był, przypominam Państwu, kolejny rekord. Ponad 281 milionów złotych. Witam serdecznie. Jesteśmy w bardzo pięknym miejscu. Przed chwilą sobie jeszcze ucięliśmy rozmowę, bo zanim przejdziemy do zakupów, to musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że Warszawa się tak pięknie zmienia. Ja mieszkałem na Czerniakowskiej, kawałek stąd. Mhm. Człowiek, który tutaj obsługuje Was, mieszkał na Powiślu. I nagle sobie zdajemy sprawę, że z tego starego Powiśla tutaj, w tym miejscu nie zostało nic. W związku z tym myślenie także o Warszawie ludzi młodych jest bardzo miłe, bo pokazuje taką premium, dzielnicę premium. A tu się działy, tu były szmulki, to było coś niebywałego. Dlatego, szanowni Państwo, naprawdę Polska się tak zmienia. Wszystkie miasta w Polsce się tak zmieniają w ostatnich 30 latach. Jak to zgubimy, to tego już nigdy później nie odnajdziemy. To jest najpiękniejsza rozmowa właśnie o pięknych czasach. To ja Państwu jeszcze powiem, że Warszawa latem to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. Ono nie różni się niczym od Berlina, nie różni się niczym od stolic europejskich. Są koncerty, są imprezy, są super knajpy. Od Paryża. Ponieważ wiesz, co jest taką piękną rzeczą? Właśnie tutaj jadąc, widzimy coś, czego jeszcze do niedawna nie było. Ludzie rano siadają sobie na kawce, mm-hmm. może na rogaliku, może na jakimś przekąsce. Te stoliki wysunięte, one są po to, żeby patrzeć, żeby nie tylko napić się kawy, ale popatrzeć na ludzi. I zwolnić. Ludzie, którzy chcą zwolnić. Mało tego, Warszawa dosyć mocno wyjeżdża wakacyjnie. To jest dla mnie ukochany czas, bo nie ma takiego tłoku na ulicach, chociaż Warszawa jest teraz przebudowywana, więc te tłoki są. Ale to jest taki moment, kiedy ja czuję, że mogę szybko coś załatwić w centrum i wrócić, ale także popatrzeć na to, co się dzieje. Mamy piękną zieleń, przepiękną. To jest w ogóle pomysł gościa, który, a może pani, która się zajmuje zielenią w mieście Warszawa, szapoba, ukłony, bo robi to pięknie. A jakie jest twoje ulubione miejsce w Warszawie? Moje? Tak. Słuchaj, to Powiśle, no bo to są moje takie rodzinne miejsca. Uwielbiam ten moment porannego bytu na Starym Mieście, ale na Starym Mieście od Starej Prochowni, czyli od strony Wisły pochodzi. Tam nie ma dużo turystów i tam jakby czas stanął w miejscu. Plus te piękne, odbudowane kamieniczki w latach 40., 50. z cudownymi freskami, namalowanymi w takim stylu bardzo dla mnie pięknym, powojennym, które pokazuje tych, którzy budowali, czyli tych architektów. Dla mnie tam jakby czas stanął w miejscu. Jest tak trochę nostalgicznie, przemiło, usiąść, odpocząć, właśnie tak jak mówisz, nie gonić czasu. A wracając do zakupów. Płuca po pandemii. Dzisiaj jest trzeci dzień, jeszcze jutro mamy ostatni dzień, a więc siedzimy od godziny 8.30. Proszę Państwa, 33 osoby na sali. To jest 17 osób od nas z fundacji, 16 ekspertów. Tak się kupuje sprzęt, tak się w ogóle wydaje pieniądze społeczne, tak się powinno wydawać pieniądze publiczne. Nie ma ani prawa tego zrobić w pojedynkę, a to się bardzo często zdarza. Wszystkie te fundacje, o których teraz jest bardzo głośno, często są procedowane przez jedną osobę według uznania, czyli o tym teraz mówiłem, o tym także wczoraj nam opisałem, co kupujemy. Wczoraj kupiliśmy niesamowite urządzenia rentgenologiczne, między innymi dwa tomografy, tak zwane stożkowe. A więc wjeżdżają urządzenia, które kupujemy od 30 lat, a dzisiaj rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Jest zupełnie coś nowego. A więc urządzenia, gdzie potrzebujemy ekspertów, którzy zadają bardzo fachowe pytania. Kupujemy jakość, a więc my ich pytamy, mówimy, powiedzcie numer 1, 2 i 3. Numer 1, a numer 3 często się różni bardzo mocno ceną. Ale mówimy, nie mówcie o cenie. Ceną my się zajmujemy. Wy mówcie, jak wy oceniacie. Oni mówią, to jest zupełnie nowa jakość. Element sztucznej inteligencji, który powoduje, że pacjent, który będzie badany przez to urządzenie, urządzenie już sygnalizuje. Uwaga, w obszarze głowy mamy problem. W związku z tym natychmiast to urządzenie także już rejestruje i wysyła impuls, że ten pacjent musi być natychmiast tomografię komputerową musi mieć. Na tym polega cały ten system, ta innowacyjność, coś zupełnie nowego. Wczoraj kupowaliśmy rentgeny, które wjeżdżają, ogromne urządzenia, bardzo piękne. Na samym końcu mówimy, dobrze, wybraliśmy taką i taką firmę, a teraz proszę Państwa, proszę zobaczyć, jakie mamy grafiki, bo na tym wszystkim musi być nasz design. Wszyscy chętnie to przyjmują, to także będzie i dla dorosłych, i dla dzieci. Ten finał po raz drugi po sepsie jest
jest i dla dzieci, i dla dorosłych, dla nas wszystkich. Więc każda złotówka, która była w puszce, wraca do was w postaci tego, że będziemy mogli was diagnozować. To jest sprzęt diagnostyczny z ramieniem C, czyli takie, które podjeżdża pod łóżko i robi, jest bardzo mobilne, musi jeździć po całym szpitalu. Stacjonarne, tak zwane pięcioosiowe, czyli urządzenie, ta lampa, która ci robi badanie, można ją ustawić w maksymalnie ilości tam różnych możliwościach, że ona jest mobilna, ona jest bardzo dobrze ustawiona, ale kiedy kupujemy, to także proszę pamiętać, gwarancja typowa jest 24 miesiące, u nas jest 36. Nie można za to doliczyć żadnych dodatkowych pieniędzy. Od razu mówimy, jeżeli się kończy już czas pracy tego urządzenia według naszej umowy, czyli po 3 latach, to przed 3 laty trzeba zrobić jeszcze raz serwis i na przykład wymienić na koszt firmy lampę. Taka lampa, często jest to wartość od 50 do 90 tysięcy złotych. Dbamy o to, aby szpital miał jak najlepszy standard pracy na przyszłość. A przedwczoraj kupowaliśmy USG, tak zwane premium, tak zwane zwykłe dla dzieci, dla dorosłych i to także jest sprzęt z najwyższej półki. Nowości, jeżeli chodzi o medycynę, pędzą tak szybko, że bardzo często już się do tego przyzwyczailiśmy, że po 3 latach USG już jest takim dobrym urządzeniem, ciągle pracującym. Są szpitale, gdzie takie USG ale pracują. Ale nie jest w topie. 60 lat. Ale my naprawdę szukamy topów. Te topy wyznaczają, wiesz, takie kroki milowe. Mają pomóc i mają spowodować, żeby ta diagnostyka była szybka. Wydajemy te pieniądze, w puli jest w tych pierwszych, bo drugie konkurs ofer będzie na jesieni. W puli jest około wartość tego sprzętu 150 milionów. I także mówię o tym bardzo głośno i o tym napisałem na Facebooku, 150 milionów. Wartość oczywiście zapłacimy, wiemy o tym dużo mniej, ale to są pieniądze społeczne. O tych pieniądzach trzeba mówić. Na końcu ktoś ci mówi, że wartość tego urządzenia typu 1,5 miliona złotych i ostateczna wycena jest na końcu 4 grosze. Kiedyś się z tego troszkę mieliśmy żart. 4 grosze przy 1,5 miliona złotych, one są wynikiem solidnego liczenia. Czyli rozliczamy się co do grosza. Bo 1,5 miliona i 4 grosze, okej, rozumiem. Ale to wręcz jest tak, jest tam 58 tysięcy i 4 grosze. One są wynikiem solidnego liczenia. To nie jest to, że my widzimy, ja widzę w telewizji gostka, wiesz, stroju kowboja, który mówi, a dostaliśmy pieniądze na naszą fundację. Nikt nie wie, co ona robi. Lodówka pokazuje, że raczej zajmują się libacją niż jakąś pracą. I te pieniądze takie są na zasadzie, tobie damy 3, tobie damy 1,5. To musi z czegoś wynikać. To musi wynikać z tego, że jak my ogłaszamy wynik naszej zbiórki, przepraszam, wczoraj cały dzień mówiłem, to jest to także grosze. To są na końcu grosze i z tego jesteśmy bardzo dumni, bo to pokazuje, że właśnie tak dokładnie, skrupulatnie liczymy. A powiedz mi, ile do tej pory żeście kupili sprzętu? Bo 73 tysiące sztuk, od razu się odpowiadam. Tak, odpowiadam. 73 tysiące. Pozwólcie mi jeszcze raz odkasnąć. Tak. Już teraz będę mówił barytonem, sopranem. 73 tysiące, około 73 tysięcy urządzeń. I kiedy kupujemy także końcówki do badania słuchu nowowrotkich, nowowrotków, a już przebraliśmy ponad 8 milionów, tego nie liczymy. Chociaż to też jest w pewnym sensie sprzęt medyczny. Mówimy o grubym sprzęcie. Mówimy od pulsoksymetru poprzez pompy objętościowe, pompy infuzyjne i gruby sprzęt jak rezonanse magnetyczne, tomografie komputerowe, USG, kardiomonitory, łóżka. To jest ten sprzęt za ponad 2 miliardy złotych. Ja często mówię, że gdybyśmy zaczynali, wiesz, w ogóle tą całą przygodę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ktoś by mi powiedział, że będziemy mówili o takich pieniądzach jak miliony, dziesiątki milionów, setki milionów, a potem miliardy, w ogóle bym się za to nie wziął. Nie, bo to jest takie przerażenie. Ale jak to potem rozliczyć? Jeżeli to jest konsekwentnie robione, krok po kroku, i po 33 latach nasze wszystkie audyty, bo my się audytujemy co roku, nie musimy, to nie jest obowiązek, ale mamy co roku audyt. Audyt dzisiaj na samym końcu to jest jedno zdanie, czyli że firma, która nas audytuje, na samym końcu mówi, nie znaleźliśmy żadnych, nie mamy żadnych zastrzeżeń. To jest najlepsza opinia, jaką możemy otrzymać. My znowu, ja też jestem obywatelem tego kraju i słyszę, jak Najwyższa Izba Kontroli, no gdzie nie wejdzie, to jest taki pokontrolny
strony to jest po prostu parę stron. I nie wie, na co poszła kasa. I właśnie nie na to poszła kasa. To jest bardzo ważne. Ale przecież nie tylko sprzęt kupujecie, bo organizujecie również programy edukacyjne, prawda? Programy edukacyjne, czyli ratujemy, uczymy ratować i bardzo się cieszymy, że po 18 latach takiego naszej determinacji, aby być w szkołach i ponad 2 miliony dzieci przeszło nasze kursy, bo do tych szkół trafiamy, do nauczycieli, oni dalej uczą dzieci podstaw, pierwsza, druga, trzecia klasa. Wreszcie trafiliśmy do pani ministry, pani Nowackiej i powiedzieliśmy jej, proszę prowadzić obligatoryjnie naukę pierwszej pomocy. To jest 12 godzin na rok. Już nie będę do tego porównywał do innych przedmiotów, ale to jest 12 godzin, które możemy prowadzić, kiedy chcemy. Możemy je wszystkie zrobić jednym ciągiem, możemy rozłożyć. Pierwsza, druga, trzecia klasa. Dzieci się uczą podstawowych rzeczy, jak wezwać pomoc, pozycja boczna ustalona, jak przewrócić dużo większą osobę, to jest technika twarzą do domu i jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Dziecko jest malutkie, więc ono mało waży, to nie jest, może być nieskuteczne, ale chociaż komuś pokaże, tobie pokaże, twoja córka, twój syn, mamo, to trzeba tak robić i dzięki temu ratują życie. I pani ministra w pierwszym momencie powiedziała, odpisała nam, dobrze, my się do tego przygotujemy, czyli we wszystkie szkoły będą miały, słowo obowiązkowe jest trudne, ale obligatoryjnie. I wyobraź sobie, że napisała w pierwszym momencie i w 2026 chyba szóstym wprowadzimy to. A my, no nie, no błagam, no znowu mamy rok czekać. Proszę to zrobić już, wprowadźmy to. My mamy pieniądze na to, aby to wszystko finansować. Podręczniki, fantomy, wszystkie pomoce edukacyjne. I pani ministra powiedziała, dobra, zabieramy się. I następnie pani Lubnauer, czyli wiceministra, tak? No kurczę, ruszyła w ogóle jak czołg. Mówi, dobra, jesteśmy. I istotnie po raz pierwszy poczuliśmy po wielu latach, że to jest temat, który ma napisany jako jeden, tym się zajmujemy. I ostatnio byliśmy na spotkaniu z takimi instytucją, która szkoli nauczycieli i spotkaliśmy się ze wszystkimi oddziałami w całej Polsce i tam pani Lubnauer mówi, właśnie będę z wami króciutko, bo idziemy procedować rozporządzenie w sprawie takiej nauki. Proszę bardzo, na moim telefonie jest to numer jeden. I wyszła. Znaczy jeszcze parę powiedziała ciepłych słów i wyszła. I teraz się okazuje, że właśnie we wtorek jedziemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej na Aleję Szucha, aby uroczyście odebrać rozporządzenie dotyczące... I to od września będzie? Od września, od 1 września, ale spokojnie wszyscy nauczyciele, kontaktujemy się z wami, wszystkie szkoły dostały od nas zawiadomienie, ale zresztą są z nami kontakt. To jest program dla szkół podstawowych, podstawowych, tak? Pierwsza, druga, trzecia klasa, bo tak mówi, niestety ogranicza to działalność wolontariatu, ustawa o ratownictwie medycznym, ale wrzesień to jest jakby oficjalnie z tym ruszamy. Są szkoły, które są świetnie przygotowane, które cały czas to robią, 12,5 tysiąca szkół ma nas sprzęt, szkół jest ponad 14 tysięcy, ale my mówimy spokojnie, we wrześniu o tym mówimy, będziemy z wami w kontakcie, będziemy was doszkalali, będziemy online'owo się z wami łączyli i zrobimy to sobie przez cały rok, mamy na to cały rok, ten rok będzie takim, taką wprawką, a myślę, że już przyszłe lata będą takim ostatecznością, że się masz w głowie już pomysł, na co będziemy zbierać pieniądze? Będziemy, bo się podepnę. A co? Wrzucam do puszki, to się podepnę. Słuchaj, nie mamy. Nie macie jeszcze. A ty masz jakiś pomysł? Nie, nie. No i widzisz, a to jest właśnie to też... Nie jest takie, to nie jest takie proste. Ale to jest także pytanie do takich ludzi, którzy mnie teraz słuchają, także do ciebie. Z lekarzami jesteśmy na co dzień. Sepsa dojrzewała chyba 4 lata, żeby się tym zająć. Płuca po pandemii gdzieś tam były w okolicach nas. Od momentu pandemii widzieliśmy, czym jest problem. W związku z tym, tak samo ty możesz napisać maila: Jurek, mam pomysł i wysyłasz go. To właśnie dzięki temu, że mama chyba 4 czy 5 lat temu napisała na swoim Facebooku taki apel ze łzami w oczach, że jej dziecko, którym jest, który jest niemowlakiem i ona jest z nim w szpitalu, nie ma gdzie się położyć, śpi na parapecie, śpi pod łóżkiem, jest przeganiana. Są jakieś przedziwne fundacje szpitala, gdzie musi wynająć, musi wziąć leżankę, a my wtedy powiedzieliśmy, załatwmy ten problem. Na dzień dzisiejszy ponad 10 tysięcy leżany. Kupujemy zaraz następne. Piękne, czerwone. We wszystkich szpitalach położniczych, ale też i w innych szpitalach są. Załatwiły problem. Możesz się tam położyć, możesz kangurować dziecko, karmić, możesz odpocząć. Tak się rozwiązuje problemy. Czyli się bierze to całościowo. Jeżeli masz pomysł na to,
czego brakuje w takiej codziennej opiece już nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Pewne rzeczy nigdy nie zrobimy. My nie jesteśmy systemem. My nie jesteśmy Narodowym Funduszem Zdrowia. Oczywiście, tak, my pamiętajmy jesteśmy, o tym, że my, wielka orkiestra punktowo jest... coś robimy. To bardzo proszę, każdy z was może to zrobić. Ja wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Nie, poczekaj, my jeszcze nie kończymy. Poczekaj, nie kończymy. Ja tutaj sobie zjeżdżam, dlatego że możemy jeszcze jedno kółko zrobić. A zrobimy kółko, a co? A nie, nie zrobimy. Poczekaj, no, kobieta za kierownicą, nie mogłam się zdecydować. O co mi chodzi właściwie, ale nie wypuszczę cię jeszcze. Wiesz co, rozmawialiśmy o danych, tych pieniędzy, które zbraliście przez 33 lata, było ile w sumie? Ponad 2 miliardy złotych. Ponad 2 miliardy złotych, no ale to jest ułamek. Znaczy oczywiście, nie chciałam powiedzieć, że... ale dobrze, że tak właśnie, tak, że masz takie myślenie, bo my też od razu mówimy. My mamy komfort niesamowity, czego nie ma Narodowy Fundusz Zdrowia, który pieniędzmi naszymi dysponuje. My mamy komfort, żeby kupić za to tylko i wyłącznie sprzęt. My nie mamy głowy, która jest zajęta wszystkim tymi problemami. Tymi wszystkim problemami, jak praca, jak wynagrodzenie, jak łatanie dachu, jak pranie w szpitalu, wszystkie rzeczy, które trzeba uprawić i tak dalej, tej codzienności. My mamy komfort największy na świecie, jaki można mieć, czyli ze pieniądze możemy przeznaczyć w całości tylko na nasze programy medyczne, całoroczne, jak chociażby program cukrzycowy dla kobiet w ciąży, jeżeli kobieta planuje mieć dziecko, ma jedynkę i się tylko zgłosi do pierwszego swojego lekarza, który ją prześle następnie do naszego jednego z 37 punktów takich diabetologicznych, gdzie otrzyma naszą pompę, najlepszą na świecie, na czas planowania ciąży, a później jeszcze macierzyństwa. A to jest jeden z 8 bardzo programów. Ważne, dlatego że cukrzyca może się zdarzyć każdej z nas w ciąży. To jest tak, że jedynkę mamy. Na dwójkę często my pracujemy jako dorośli swoim trybem życia, ale jest tak, że jeszcze ta cukrzyca przy ciąży, związana z ciążą, w związku z tym nagle też te perturbacje zdrowotne, taka pompa reguluje i zatwia. A tu mówię, że tylko jest jakaś jedna z części, bo intestyna trafia nowrotka i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te 2 miliardy świetnie się w to wpasowują. I wiesz, najlepsze fundacje są w krajach bogatych, a nie biednych. Wszędzie ludzie gdzieś zbierają po to, żeby rozwiązywać problemy najróżniejsze. My je rozwiązujemy. Między innymi takim pytaniem, na co będziemy zbierali, jeszcze nie wiemy. Ja wiem, że to jest trochę jak pytanie, które dziecko kochasz najbardziej, ale który przez 33 lata finał sprawił ci najwięcej radości i który z tych programów był takim, że jak sobie o nim myślisz, to myślisz sobie, kurczę, to był kawał naprawdę dobrej roboty. Badanie słuchu noworodków. To jest coś, co funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Prawie 9 milionów dzieci przebadane. Wszystkie dzieci w Polsce. Kogokolwiek nie mijamy, jak dzisiaj sobie spacerujemy, to mówimy, na pewno było przebadane. Dotknęła to dziecko Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I na końcu, czy rodzice nas lubią, czy nie lubią, nieważne. System spowodował, że jest ponad tym wszystkim i dotknął wszystkich. To jest taki powód do dumy, tak ogromny, że ojej, to braliśmy w tym wszystkim udział. Wszyscy razem to zrobiliśmy. Od początku, potem regularnie. Jedna osoba obsługuje wszystkie urodzenia dzieci w Polsce. My wiemy pierwsi, ile się dzieci rodzi. Niestety coraz mniej. Szanowni Państwo, może Onet poprosi, może jakieś filmy wam pokażę, no, jak to się robi. Przepraszam, ale po prostu jest nas coraz mniej. I to jest bardzo niepokojące. Problem demograficzny jest gigantycznym problemem. Gigantyczny. W związku z tym ten program, badanie przeciwsłuchu, jest najbardziej piękny. I oczywiście pierwszy finał kardiochirurgia dziecięca, gdzie siebie oglądam sprzed 33 lat. I też mi się w głowie wszystko tak układa. Myślałem, że to będzie tylko jedyny raz, że taka chucpa, zabawa, program Rób ta co, seta, Telewizja Polska, zupełnie inne czasy. Tu stojąc właśnie mówiliśmy, tego nie było. I nagle w tym wszystkim jesteśmy my wszyscy. To jest jedyny program, który cię nie ustawia, jedyny taki plan życiowy, który ci nie robi gigantycznego demolki w głowie. Artyści nie mają demolki w głowie, bo nagle wierzą w to, że są, wiesz, bogami. Tak. No nie jest tak. I my tak samo tej demolki nigdy nie przeżyliśmy, bo zawsze czułem, że robiłem to wszyscy razem. I na koniec zwrotna od ludzi jest przyjemna. Nie spotykamy się z nieprzyjemnymi historiami. Wszyscy jakby gdzieś w podtekście mają, okej, mnie orkiestra także dotknęła, czyli nas wszystkich. Dzisiaj kupujemy endoskopię oraz sprzęt taki bardziej drobny. Pierwszy, drugi, trzeci dzień sierpnia, to my wam będziemy dziękowali najpiękniejszym festiwalem świata. Wpadajcie do nas, Czaplinek, Broczyno. Chyba wszystko powiedziałem. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Jerzy Owsiak był gościem Onet rano w naszym mobilnym studiu.